Dariusz Wasilewski, przewodniczącym Rady Miasta Ełk. Dziś odbyła się pierwsza sesja Rady nowej kadencji. Wasilewski był jedynym kandydatem na przewodniczącego zgłoszonym przez radnych, został wybrany już w pierwszym głosowaniu. Będę liczył na wsparcie doświadczonych radnych oraz dążył do osiągania konsensusu, powiedział Radiu 5 nowo wybrany przewodniczący. Mam taką nadzieję, że praca Rady Miasta będzie przebiegać podobnie jak w poprzedniej kadencji. Co prawda połowa radnych, nawet więcej niż połowa radnych, są to osoby, które po raz pierwszy zasiadają w Radzie Miasta, aczkolwiek niektóre osoby zasiadały w poprzednich kadencjach, także myślę, że przy pomocy doświadczonych radnych, którzy sprawują mandat kolejną kadencję, będziemy skupiać się na meritum sprawy. Myślę, że nie będzie jakiś przepychanek, tym bardziej, że te wybory lokalne pokazały, że ludzie stawiają na konkretne osoby, nie na szyldy partyjne. Nie chodzi o to, żeby pewne sprawy przegłosowywać prawem silniejszego. Chodzi o to, żeby dyskutować, wypracowywać wspólne stanowisko i mam nadzieję, że Rada Miasta tak będzie pracować, że będziemy dążyć do wypracowania konsensusu, wspólnego stanowiska, ponieważ wszyscy radni reprezentują mieszkańców całego miasta. To był również ważny dzień dla Tomasza Andrukiewicza, wybranego na trzecią kadencję prezydenta Ełku. Andrukiewicz 2 tygodnie temu w wyborach zdobył ponad 70% głosów. Jak zapowiada, najbliższe 4 lata to będzie bardzo pracowity okres. To będzie bardzo pracowita kadencja, ponieważ mamy wysoko postawione cele i wierzę, że z Radą Miasta wspólnie będziemy działali, ponieważ aktem ślubowania i prezydenta, i Rady Miasta przyjmujemy odpowiedzialność wspólnie za miasto, niezależnie od tego, kto jakie poparcie otrzymał, jaką ma przynależność partyjną. Po prostu Ełk nie ma barw politycznych, a Ełk ma jedną barwę, kierunek na rozwój i na ten rozwój stawiamy. Po to, żeby dynamicznie rozwijać się w oparciu o oczekiwania i potrzeby mieszkańców Ełku, ale także możliwości samorządu. I myślę, że w latach 2014-2018 z tą Radą Miasta sobie doskonale z tym poradzimy. Wiadomo już, że w Radzie Miasta będą 2 kluby radnych, Dobro Wspólne oraz Dobry Duch Samorządu. Jak twierdzą przedstawiciele obu frakcji, Bogusław Wisowaty i Robert Klimowicz, kluby będą współpracować ze sobą ponad podziałami politycznymi. Dobro Wspólne w tych wyborach dostało bardzo duże poparcie. W tej chwili mamy 13 osób w klubie. Wiadomo, jest to klub największy, który będzie dominował w pracach Rady Miasta. Tym bardziej, że jest prezydent wyłania się z naszego środowiska, czyli też Dobro Wspólne. Ja zawsze powtarzałem, że na rzecz miasta czy gminy nie powinny być podziałów politycznych, tylko praca, jeszcze raz praca na społeczeństwa. Nie? Miasto idzie w dobrym kierunku, więc tak dalej będzie szło. Inwestycje, pozysk nowych miejsc pracy, pozysk inwestorów, rozwój miasta pod względem gospodarczym. Będziemy na pewno w koalicji do mądrych rozwiązań i w opozycji do tych nieprzemyślanych, ale patrząc na skład Rady, znając te osoby, które są, raczej nie przewiduję jakichś populistycznych i głupich propozycji. Na pewno będziemy chcieli popracować nad mądrymi inwestycjami na ełckich osiedlach, bo centrum miasta jest zadbane, gorzej troszeczkę jest jeszcze na ełckich osiedlach. Pierwszą sesję Rady Miasta uwieńczyły życzenia i podziękowania od licznie przybyłych gości.